Odwołane wszystkie zgromadzenia w barach i restauracjach i możliwość sprzedaży tylko i wyłącznie żywności na wynos. Z takimi zaleceniami musi zmierzyć się wielu właścicieli lokali gastronomicznych. Z powodu koronawirusa ponoszą oni bardzo wysokie straty, jednak z pomocą mają przyjść samorządy. Jednym z nich jest Dąbrowa Górnicza, w której prezydent wystosował do mieszkańców specjalny apel. Jeśli nie przygotowujecie sami posiłków, to dołączcie do akcji DG na wynos. Jest pysznie i dowożą jedzenie. Warto teraz wspierać dąbrowskie lokale, chociażby po to, żeby jak minie kryzys, mieć gdzie wyjść na miasto. Zgłoszenia lokali gastronomicznych przyjmowane są mailowo przez Miejskie Centrum Informacji Dąbrowa Górnicza. Działania wspierające lokalną gastronomię podjęły też Katowice. Podobnie jak w Dąbrowie Górniczej, także powstanie specjalna baza firm świadczących usługę sprzedaży żywności na wynos. Staramy się rozpocząć taką akcję tworzenia bazy katowickich firm, które właśnie dostarczają jedzenie na wynos w naszym mieście. I z tak utworzonej bazy będą mogli również korzystać mieszkańcy, którzy mają taką chęć zamawiania posiłków właśnie wśród najbliżej położonych restauracji czy barów, które przejdą właśnie na tego typu działalność. Wszystkie chętnie firmy, które chcą dostarczyć jedzenie do naszych katowickich rodzin, mieszkańców, prosimy o wysłanie maila do Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta na adres k@katowice.eu z tematem jedzenie na wynos, a w mailu proszę podać właśnie nazwę firmy, lokalizację, ewentualną stronę e-mail czy stronę www, po to, aby ułatwić mieszkańcom możliwość korzystania z Państwa usług. Przypomnijmy, że decyzją administracji rządowej wszystkie lokale gastronomiczne zostały zamknięte i nie mogą przyjmować u siebie swoich klientów. Podczas rady gabinetowej rząd i prezydent ustalili szczegóły pakietu pomocowego dla przedsiębiorców, którzy są w trudnej sytuacji z powodu epidemii koronawirusa. Jego wartość to 212 miliardów złotych.